Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Dzisiaj zagramy sobie kolejny raz na PTS-ie. To już są ostatnie dni PTS-a, dzisiaj chyba jest właśnie ostatni dzień. I nie jestem tego pewien, ale tak mi się zdaje i za niedługo właśnie ma wejść patch na serwery oficjalne. Także zagramy sobie dzisiaj Nate'com na ADC, ten nowy skin już jakiś czas temu wszedł na serwery też oficjalne. Jest to Carnival skin do Nate'ki ze skrzynek. Tych chyba wiosennych. Z tego co widzę, zmeczował nas bardzo, bardzo wysoko. Ten Janusz z przeciwnej drużyny jest mastera na jauście. Także ja na ADC zazwyczaj nie gram, także możemy to przepieprzyć bardzo srogo, ale zobaczymy. Ja chcę wam tylko zaprezentować skina, także zobaczymy jak to pójdzie. Red oczywiście idzie dla midera. Ja sobie zrobimy atak speed, a ja z tego co widzę mam Fedry dla supporta, będzie śmiesznie. Zobaczymy. No ale co, jeszcze nie grałem, jeszcze wam tej mety nie prezentowałem, możecie być ciekawi co to jest za nowy item. Jest to Bluestone Pendant, który daje 15 fizycznego PR-a, 90 health'a i daje nam mana regenkę. Ten się już wbija, patrzcie się jaki tryhard. O proszę, nie trafiłem, zajebisty jestem, sorry. Nie gram na ADC zazwyczaj, także od razu mówię, że jestem cienki bolek. Aj! Bam! Powinienem dwójkę wziąć na początek. Dobra, teraz się mogę już leźć stąd. Dzięki dwójce mojej. Rafenek wbija. Uuu! Ależ on to zjebał. No widzicie, jestem słabym ADC. Coś dostałem? Nie, przepraszam, tu mi tablet się zaświecił. Jestem słabym ADC, jeśli nie idę ADC Kali czy coś w tym stylu. Także pizza teraz weźmiemy. I potki, jadymy. Let's roll into the bridge. W tej mecie bardzo dżunglerzy wcześniej gankują, dlatego trzeba się na to przygotować. Także ja nie jestem zbyt pewny siebie, jeśli gram ADC takimi jak Nate, range ADC w ogóle. Także to może być nieciekawe. Zwłaszcza jeśli mamy Svenka supporta, chociaż to nie zależy od supporta, to bardziej też ode mnie ten. Będę widział winę w siebie, a nie w supporcie, ponieważ ja, jak to mówię, jestem chujowym ADC. Ta Nate'ka już pewnie będzie miała za chwilę ten. Będzie miała za chwilę shit, no widzicie się co się ze mną dzieje. Ta Nate'ka będzie za chwilę będzie miała już devo. Tam jest wulkan. Jak mówię, zmeczował nas dość wysoko, że mogą być problemy z tym. Ja pierdolę, jaki voice pack. Także farmio, farmio. Kiedy ja Nate'com ostatni raz grałem? Bardzo dawno. Zostawię tam sobie Wavesa, Weave'a. Dupnę to teraz, żeby szybciej spuszować. Trochę ją tu spokuję. Muszę tu patrzeć na mapę. Coś tam dzieje. Shit. Nie zdążyłem zareagować z ultem. Dobra, także tutaj będzie tylko farma, farma na tej linii. No nie widzę tutaj nic innego na razie. Okej. Zdążyłem. Okay.
Zasłoniłem fęka. Nie ma źle. Nie ma problemu. Kurwa, no nie trafiam tym, widzicie? Ja to nie Zapman. O Jezus Maria. Muszę zdupcać. Jak widzę, jak Zapman gra tą nejtką, to mi się nią chce grać, nie? Ale... Dawaj, dawaj go Kalina, dawaj go Kalina, ultuję. O shit, nie trafiłem, go zasłoniła. Dobra. Ultuj go tam Kalina. Dobra, ja zdupcam. Idę po Devo za chwilę. Ona ma Devo już? Nie ma, ten. Okej. Be right back. Dobra, to może być ciekawy mecz. Wydaje się dość wyrównany. Zużyłem Bica już niestety. Tak jak mówię, ten Janusz jest z Mastera na Jouście. Robią mi Purple Buffa. Purple Buffa. Purple Buff. Także to na pewno nie będzie jednostronny mecz z tego, co się mi, jak mi się wydaje. Ona jeszcze nie stakuje, dobrze. Także mamy nad nią przewagę. Ponieważ ona jeszcze nie stakuje. A, nie wiem po co odskoczyłem. Jestem głupi. Dobra, będę tym tutaj szczylał. O Jezu, trafia, ona wszystko trafia. I ma dlatego ma na nią przewagę, bo ona trafia, a ja nie. Dobra, chociaż to trafiłem. Dawaj, dawaj, Fenro, dawaj, Fenro, przynieś mi ją tu. Ona ma bica, ona nie ma bica. Dobra, stako, 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 stakujemy się. Ona, dziwi mnie to, że ona się jeszcze po rękawiczki nie wróciła. Dobra, dawaj ją. Okej. Ares, cześć. Fuck, trafił mnie. Dobrze, że nie miał ulta. Jeszcze wave'a zostanę. Wood? A, to był bait, tak? Zajebiście. Kurwa, to był bait! To był bait, no ale trudno. Zabił mnie, ciul. No, Ares damage ma. Jakbym trafiał bazowe, też bym miał. Chciałbym zauważyć, ale trudno. Buty tu są. Potki weźmy wardzik. Tutaj będę już tryhardził bardziej, bo ten mecz będzie się trzeba trochę bardziej postarać. Zazwyczaj gramy takie zwykłe mecze, dopiero więcej potek i tak dalej, ale tutaj już będę, muszę przytryhardzić, bo widzę, że ten mecz się będzie trzeba bardziej postarać, żeby tu wygrać. Także ten. Dlatego wziąłem teraz Warda na przykład. Zamiast potek na manę. Ma już ten. O, ma już buty skończyła.
Nie wiem, czy chcę iść tu w Unicorn build, czy... Nie, z Unicornem ja sobie nie poradzę, bo... Nie trafiam bazowych. Muszę bardziej patrzeć się na mapkę, co się dzieje na mapce. I ultować częściej. Ani jednej asysty jeszcze nie mam, to źle bardzo świadczy o tym. Mam strasznie map awareness, co znaczy map awareness? Po polsku. Że nie widzę, co się na mapie dzieje, nie? Cześć, kolego. Kurwa, serio, ja pierdolę. Zjebałem, bo Warda na przykład teraz nie postawiłem, nie? Jestem głupi. Mam Warda, na przykład go nie postawię, nie? Nie, 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 nie. Dobra. Chciał zrobić tego z purpla, ale chyba zauważył, że... Nie zauważył, że nie żyje. Tylko mu pospamowałem, teraz pójdę go zrobić samemu. No i fiduję, ja byłem ten... Nastawiony na to, że będę feedował, bo ADC nie gram. Zabiję. Nice one. Zawsze jak ADC gram i to nie jest ADC Loki albo ADC Kali, to fiduję. Albo jakiś ADC, jakiś Melas czy coś, nie? AD w sensie. No ale tak, ja gram tylko po to, żeby wam skin zaprezentować, głównie. Dobra, idę Warda postawić. Wzięliśmy oczywiście buty czerwone, Ninja Tabi, bo... Na attack speed, te buty już nie dają cooldownów, dają attack speed. Cześć, Nate'ka. No, zdupcam. Wulkan. Jestem, cześć. O kurwa. Kapa. O, o! Boli help. What?! Ja pierdolę! Młotek się jeszcze wrócił! Ale jaja! Dobra. Pojebało cię? No! Kto się chce poddać? Kali się chce poddać! No chyba ją popciupciało. Jak ja bym tu tą Kali był, to... Ja bym tu był tą Kali, to bym tutaj zamiatał. Teraz bierzemy egzek, potem nie wiem, czy kinsy będą. Nie wiem, czy ja chcę brać Unicorn build. Unicorn build jest to build bez krytów, taki typowy true damage, żeby attack speed był też. A wezmę zwykły build, nie będę miał za dużo attack speeda. Nie wiem, czy to mi się Kali, w sensie. Spróbuję z tym Unicornem. Jeszcze go nigdy nie budowałem, bo mało gram ADC. Shit, padają. Niedobrze.
No ja tego nie zrobię, no co ja mam tam zrobić, co ja tam mogę? Oni mają hoga? Mają, oczywiście, że mają. Cześć Janusz. Kurwa. Fuck my life! Niewiele brakowało! W sumie zjebałem trochę, chyba. Jak to obejrzę na materiale, będę patrzył tam, przeanalizuję to, co teraz zrobiłem, to powiem, co zrobiłem źle i... Znaczy, co powiem, tak obejrzę i zobaczę, co zrobiłem źle i pewnie... Wyciągnę z tego wnioski, co mogę zrobić, żeby ich zabić obydwóch. Dawno coś zjebałem, teraz. Chyba już chyba nawet wiem co. Tylko nie wiem, czy miałem backflip na cooldownie. Czemu ja te potki noszę? Boże święty. Dobra, to jest... W sumie do wygrania jeszcze mam top damage, nie? To jest jakiś żart. Ares za nami, halo. Kurwa mać. Dostajemy w pierdol srogi. The awkward moment when Kali is shit. Nie wiem, czy surrendować. No kurde, kapa trochę. Teraz tak widzę te... Co drugi mecz wrzucam na tubę, to jest dobry. Jeden jest dobry, potem drugi jest chujowy. Następny wrzucam dobry, jest potem następny jest znowu chujowy. Może dlatego, że... Czasem idę jak jedną postacią, żeby wykerować, a następną idę taką, żeby ten... Po prostu zaprezentować. Chociaż Januszem poszedłem też, żeby zaprezentować, a wykerowałem. Znaczy nie wykerowałem, tu wszyscy tam ładnie grali. Dobra, to nie ma sensu ta gra. Także, dobra. Bo jesteśmy już 8k golda do tyłu. 7, dobrze mówię? Chuj wie. I ten, także... Dzięki wszystkim za obejrzenie. I... lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Niestety ten mecz mi nie poszedł. Także... Co zrobisz? Ale mam nadzieję, że podobał się wam odcinek. Nie było żadnych placeów. GG napiszemy. Damage zrobiłem topowy. Nie wiem czemu. Kali by się jeszcze mogła wybić w sumie. Co tu popatrzymy? Gold difference. No. Dobra. Anyway, dzięki wszystkim za obejrzenie jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia. O play!